Bramowicach u koła gospodyń wiejskich, dlatego że panie z koła wygrały nasz konkurs kronikarki dotyczący kronik kół gospodyń wiejskich. I główną nagrodą jest wystawa, którą z paniami przygotowujemy. Skanujemy zdjęcia, panie nam pomagają, przyjechały właśnie z Warszawy. No i chcemy właśnie pokazać, co dla naszej całej ludzkości, nie wiem, no może mieszkańców naszej wsi, co robiliśmy od 62 roku, bo są takie, czy trzeciego nawet. Nagrywamy opowieści pań z koła, jak to koło kiedyś działało, funkcjonowało, co robiło. Prawie wszystkie kobiety, co były, to przychodziły, pomagały, bo to jedna musiała szeregować te kózka, to wszystko układać. To druga... takie wieńce na przykład, no, nie? To chyba z lat jeszcze jakieś 70. No i w ten sposób zbieramy właśnie materiały na tą wystawę. Zdjęcia i dokumenty, które skanujemy, wszystko dzieje się na skanerze, które panie wygrały w ramach konkursu, dlatego że nagrody to wystawa, którą przygotowujemy. Właśnie ten skaner fantastyczny, który tutaj u pań zostanie i panie będą mogły dalej na nim skanować swoje materiały, ale też materiały mieszkańców Imbramowic. No i jeszcze będą szkolenia. Na jesieni zorganizujemy szkolenia online, w których będą mogły uczestniczyć przedstawicielki i przedstawiciele kół gospodyń wiejskich, które wzięły udział w konkursie.